serdecznie witam wszystkich widzów Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej w dniu 16 czerwca 2022 roku. Jest to dzień szczególny, bowiem w tym dniu, w ten dzień wpisują się co najmniej dwa ważne wydarzenia. Pierwszy z nich to jest dzisiejsze święto, a dzisiaj mamy święto Bratniej Pomocy imieniem Gustawa Adolfa. To właśnie dzisiaj zbiera się cały zarząd i wszyscy delegaci z poszczególnych parafii na wspólnym zebraniu w Cisownicy. I myślę, że jest to dobry też moment, by korzystając z tej platformy właśnie dziś, święto Bratniej Pomocy, serdecznie podziękować w imieniu zarządu tym wszystkim, którzy w tym roku złożyli swoje ofiary na fundusz imieniem Bratniej Pomocy imieniem Gustawa Adolfa. Serdeczne Bóg zapłać. Drugie wielkie wydarzenie, które wpisuje się w ten dzień dzisiejszy, to oczywiście nabożeństwo, jakie odprawione jest na równicy przy kamieniu, które gromadzi rzesze ludzi, którzy zjeżdżają się z terenów nie tylko Śląska Cieszyńskiego, ale i Górnego Śląska, a nawet z obszarów całej naszej ojczyzny. Z kolei trzecia rzecz, która wpisuje się w ten dzień dzisiejszy, to biblijne hasło, którym chcę Was serdecznie pozdrowić tu z Mikołowskiego Syjonu, a jest ono zapisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, wierszu 31 i 32, gdzie tak jest napisane. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, albowiem Ojciec Wasz Niebiański wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Drodzy, już we wcześniejszym wersecie dzisiejszej Ewangelii Mateusza, a dokładnie w 25, słyszymy pocieszenie. Nie troszcie się o życie swoje. A już tutaj w naszym wersecie możemy dodać więcej. Nie troszcie się wcale. Bo nie ma innych ważniejszych pytań niż te trzy wymienione w naszym tekście, które nie martwiłyby bardziej naszych serc. Każdy z nas nosi w sobie swoje troski, swoje pytania o przyszłość. Każdy z nas niesie jakieś ciężary. Rzecz w tym, by one same nie skupiały na nas tak wielkiej uwagi, by one same nie odwróciły naszego wzroku od tego wszystkiego, co nas otacza, a właściwie abyśmy w tym naszym doświadczeniu życia nie zapominali o Bogu. To w pogańskim świecie i w świecie pogańskiej wartości nie ma miejsca dla Boga, dla naszego Ojca w Jezusie Chrystusie. My chcemy żyć w tej świadomości, że nie jesteśmy sami, przeżywając trud życia. Przecież jako chrześcijanie wyznajemy i wołamy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W Biblii to poganie wskazywani są jako zły i bardzo negatywny przykład zachowań. Ale skoro Jezus rozmawia z Żydami, to odniesienie do pogan wydaje się bardzo skuteczne. Bo w rozumieniu pogan właśnie jest tak, że to oni sami muszą dbać o siebie, sami muszą zaspokajać swoje potrzeby. Więc w tych swoich poszukiwaniach pochłonięci są całkowicie wszystkimi tymi rzeczami i to pochłania cały ich wysiłek. Natomiast uczniowie Pana Jezusa, a do nich należymy także i my, i wszyscy chrześcijanie, możemy żyć niejako w wyższym wymiarze. Dlaczego? No właśnie dlatego, że mamy Ojca w niebie i możemy do Niego przyjść ze wszystkimi naszymi sprawami. Możemy zawołać: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A On wie, że możemy potrzebować wszystkich tych niezbędnych rzeczy. Nawet więcej. Nawet zanim Go o to poprosimy. Dlatego to jest przesłanie dzisiejszego dnia, to jest ta Ewangelia. Bądźmy pewni, że nasz niebiański Ojciec, potężny, a jednocześnie pełen miłości w stosunku do swych dzieci, zareaguje i odpowiednio zadziała.
pozostawmy tylko wszystkie nasze troski Jemu. Tak jak mówi o tym psalmista, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. W dzisiejszej książeczce znajdujemy także takie słowo autorstwa Józefa z Kupertynu, które chciałbym także Wam odczytać. A opiszę tak. Ludzie zawodzą, ale Bóg nigdy nie zawiedzie. Jeżeli będziesz pokładał ufność w Bożej opatrzności, otrzymasz, czego tak gorąco pragniesz. I z tymi myślami Was pozostawiam, życząc miłego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Do zobaczenia.